Czyżbym wyczuwał filipińską dramę? Porozmawiajmy o ślubach i rozwodach na Filipinach, bo myślę, że to jest bardzo ciekawy temat do przedyskutowania. Zapraszam. Po raz kolejny ciemne chmury krążące nad Damianem z kanału Ucieczka do Raju nie zwiastują nic dobrego. Jak można się dowiedzieć z profilu oficjalnego jego żony, Aiko Drazek, cytuję: "Officially divorced. Let's enjoy ourselves by loving it." Czyli tłumacząc to na język polski, oficjalnie rozwód. Cieszmy się sobą, kochając. Nie. Dla niewtajemniczonych Damian Drazek, polski youtuber, publikujący swoje dotychczasowe życie na Filipinach, prowadzący kanał Ucieczka do Raju, ja bym to nazwał ucieczka od odpowiedzialności, biorąc pod uwagę fakt, iż w momencie, kiedy Damian zaciążył swoją ex, szybko się ulotnił. Siemanko, ucieczkowicze. Dużo się ostatnio pozmieniało, więc zrobimy mały update. Jestem w Kuala Lumpur teraz. Co jeszcze z ciekawych rzeczy? Z ciekawych rzeczy to jeszcze to, że Jurn jest w ciąży. Także rodzina Ucieczki do Raju będzie większa o kolejnego członka lub członkinię. No i tyle, no. Ogólny kolejny wielki szok. Ja jestem w drodze do Tajlandii ze znajomym, więc będziemy przez 2 miesiące, no, najprawdopodobniej w Bangkoku i okolicach. Udało nam się tam ogarnąć w miarę tanie mieszkanie, także będzie dużo więcej filmów. Ostatnio był lekki zastój, także przepraszam za to. No to w związku z tym, że właśnie byłem w szoku, że Journey jest w ciąży. No i to tyle, jeśli chodzi o update'y. Nie pamiętam, co jeszcze. Będę musiał ogólnie coś wymyślić, żeby jakoś tego Maca odrobić. I jeżeli macie jakieś sugestie co do projektu Na Polak Potrafi, typu, nie wiem, gdzieś jechać do Kambodży, Laosu, gdziekolwiek, to piszcie w komentarzach. Ja nie chcę przeklinać. Ręce opadają, mózg eksplodował. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wasza dziewczyna oznajmia wam: kochanie, jestem w ciąży, spodziewam się dziecka. Oczekuję od ciebie wsparcia, bo jest to dla mnie najtrudniejszy moment w życiu. A wy reagujecie na to: co? Ale jak to? Jestem w szoku. Wiesz co? Muszę sobie to wszystko poukładać, przemyśleć. Najlepiej w Tajlandii. Wybieram się do Tajlandii na 2 miesiące. Po czym jej rodzina, jej najbliżsi przyjaciele dostrzegają to i stałaś się błogosławiona. Gratuluję. Gdzie Damian? A wiesz, wybrał się do Tajlandii planować materiały. A wiesz, co się dzieje w Tajlandii? Seks, turystyka i ladyboya. Która dziewczyna, niezależnie od szerokości geograficznej i pochodzenia, będąc na miejscu Journey, nie kopnęłaby Damiana w dupę? Przecież to jest wstyd i hańba dla Journey i dla jej rodziny. Dominik, twój brat chciał cię pozdrowić. Skaj, pozdrów Dominika. Pozdrów brata. Pozdrów brata Dominika. Powiedz cześć, Dominik. Niedługo będziemy gadać po polsku. Miałem zero siana, zero domu. Byłem zwykłym zerem, bezdomny narkoman. Kradłem, no i ćpałem. Od zera do youtubera, do rapera. Teraz robię to, co kocham. Wierzę tak jak koka w noha. Stopy prawdy, nic na pokaz. Bijam turbo. It all started when my mom met my dad, and they fell in love, and they had me. Oh, na, na, na. Put your hands in the air if you're loving tonight. Oh, na, na. Słuchajcie, w tym momencie robię krótką dogrywkę, ponieważ w trakcie montowania tego materiału natrafiłem na bardzo ciekawy archiwalny artykuł portalu lenińskiego, na łamach którego Damian udzielił bardzo ciekawego wywiadu. Artykuł datuje się na rok 2014, ja przytoczę wam tylko najciekawsze fragmenty, a link do pełnego artykułu zostawię wam w opisie tego filmiku.
uciekł z Legnicy do filipińskiego Rana. Oh shit, here we go again. Skąd pomysł na nazwę kanału Ucieczka od odpowiedzialności na YouTube? A przepraszam, miałem na myśli ucieczkę do raju, choć myślę, że ucieczka od odpowiedzialności jest bardziej adekwatną nazwą kanału YouTube, jak i całej twórczości Damiana. Po rozstaniu z dziewczyną jakieś pół roku przed wylotem, moje życie legło całkowicie w gruzach i wyglądało jak piekło. Więc wymyśliłem sobie, że ucieczka od odpowiedzialności będzie fajną metaforą i doda odrobinę dramatyzmu do tragizmu mojej sytuacji. Poza tym wydawało mi się to fajną nazwą na blog i kanał YouTube. Tak, ucieczka od odpowiedzialności jest fajną nazwą na blog i kanał YouTube. Czy czegoś brakuje ci na Filipinach? Poza tym, że mam ograniczony kontakt z rodziną i z synem Dominikiem, tak naprawdę niczego mi nie brakuje. Okej, muszę przyznać, robi się coraz bardziej ciekawie, ponieważ okazuje się, że ucieczka od odpowiedzialności jest właściwie Damiana mottem życiowym. W momencie, kiedy Damian uciekał od odpowiedzialności na Filipiny, porzucił właściwie swojego syna w Polsce, po czym związał się na jakiś czas ze swoją byłą dziewczyną Filipinką Journey. W momencie, kiedy Journey stała się błogosławiona, Damian postanowił porzucić ją, właściwie nie chcąc tego dziecka. Oczywiście synek się urodził, a Damian przez jakiś czas w tym czasie tułał się po świecie, głównie przebywając w Indonezji, na Bali, szukając jakiegoś coachingowego gówna. To są tylko i wyłącznie moje domysły, ale w momencie, kiedy Damian porzucił swoją byłą dziewczynę Filipinkę wraz z dzieckiem, jej rodzina i najbliżsi nie byli zadowoleni z tego faktu. A wyspa Negros, na której Damian mieszkał, jest malutką wyspą. Być może Damian po prostu musiał uciekać od odpowiedzialności. Nie miał wyboru gdzieś tam na Bali, ponieważ być może na Filipinach był już spalony. I w momencie, kiedy Damian wrócił na Filipiny, zwrócił uwagę, iż nie osiedlił się z powrotem na wyspie Negros, tylko osiedlił się na wyspie Bohol. Ktoś może stwierdzić, że być może dlatego, że Bohol słynie z bardzo pięknych widoków. Jest to popularne turystyczne miejsce. Nie przeczę, być może tak było. Damian lubi być kontrowersyjny, taki edgy. A wszystko, co kontrowersyjne, świetnie się klika. A te kliknięcia można obrócić w bardzo fajny pieniądz. Wraz ze swoją filipińską konkubiną z plemienia Badjo, konkubiną, nie żoną, postanowili zabawić się w małżeństwo niczym małe dzieci w piaskownicy. I ta farsa trwa od ponad roku. Ciągnie się jak jakiś tasiewiec, niczym moda na sukces. Spójrzmy na te przaśne tytuły. Kupiłem żonę na slumsach. Moje szalone wesele w wiosce plemienia Baciu. Ile kosztuje żona na slumsach? Hardkorowe wesele na jednej z najgorszych dzielnic świata. Poszedłem na najgorsze slumsy na lesie Filipiny i rozdałem najbiedniejszym ciuchy i jedzenie, bo jestem cnotliwy, bawię się w dobroczynność, próbując naprawić błędy przeszłości. A tak naprawdę jesteś obrzydliwy i próbujesz dowartościować siebie samego. Spójrz na te tytuły. Rzygać mi się chce. Ale dokończmy jeszcze jeden tytuł. Dlaczego kupiłem, dałem posag w nawiasie, żonę na slumsach, nasza historia. Ponieważ dałeś się naciągnąć. Nawet w kraju trzeciego świata, jakim są Filipiny, odchodzi się od tego typu praktyki. Jeśli twoja przyszła wybranka naprawdę cię kocha, ona nie dopuściłaby do takiej sytuacji. Tym bardziej, że uwłacza to jej godność. Nie mówiąc już o tym, że
ukazuje, że Filipiny w bardzo negatywnym świetle te slumsy, które pokazałeś, nie są slumsami reprezentacyjnymi, ponieważ całkiem spora część Filipińczyków, nie będąca w żadnym plemieniu, mieszka w slumsach, mając całkiem przyzwoite warunki do życia. A powód, w którym Filipińczycy decydują się na życiu w slumsach, są powodami ekonomicznymi. Po prostu taniej jest kupić tego typu nieruchomość. I jakiś czas temu moja dziewczyna nagrała materiał, w jakich warunkach żyją. No również żyję w slumsach i one się możecie sobie zobaczyć i ocenić, w jaki sposób mieszkają inni Filipińczycy w slumsach, w jaki sposób mieszka te konkretne plemię, ta konkretna społeczność znajdująca się w tejże miejscowości, czy też dzielnicy. Zwróćcie również uwagę na przekaz tych treści, jakie ja zafundował nam Damian. Bo ja to rozumiem w ten sposób. Jestem sobie białym turystą. Przyjechałem do kraju trzeciego świata i kupiłem sobie żonę z jakiegoś biednego plemienia. No po prostu mój mózg eksplodował. Jaki to jest szacunek do kobiety? To w sumie nic dziwnego, że Damian dał posag, ponieważ że małżeństwo nie było z miłości, było po prostu czystą transakcją finansową. No i będąc Damian na tych filipińskich slumsach, postanowił dokonać transakcji finansowej, kupując sobie żonę z plemienia. On twierdzi, że była to miłość od pierwszego wejrzenia po 4 miesiącach znajomości. Ja twierdzę, że była to inwestycja w jego starość i kontent YouTube'a. Facet ma bliżej do 50, jest w kryzysie średniego wieku. Spójrzcie na te tatuaże, na to, w jaki sposób Damian dba o swoją sylwetkę. On po prostu chciałby wyglądać jak jakiś nastolatek, uciekając od odpowiedzialności, jak zwykle. No i Damian wraz z Ajką wzięli plemienny ślub, zorganizowali huczne wesele na slumsach, trwała jak najbardziej sielanka. Nawet Damian wraz ze swoją lubą pojawili się w filipińskiej telewizji publicznej, dzieląc się swoją historią, po czym po jakimś czasie pojawiła się też filipińska drama, ponieważ Damian nie chciał zrobić dziecka, Aiko. No i teraz być może jest kolejna drama i para się rozwodzi. Tylko że ten ślub miał charakter tylko i wyłącznie ceremonialny, plemienny. W żaden sposób ten ślub nie został zalegalizowany. Tym bardziej, że na Filipinach nie ma czegoś takiego jak rozwód. Obywatel Filipin nie może się rozwieść, nawet biorąc ślub cywilny. Potrzebuje tak zwany annulment, czyli unieważnienie małżeństwa, które kosztuje mniej więcej 25 tysięcy złotych. Co ciekawe, obcokrajowiec, który bierze ślub z obywatelem Filipin, on biorąc rozwód w swoim kraju, ten rozwód dostaje i jak najbardziej może ponownie zawrzeć związek małżeński z obywatelem Filipin. Tyle, że jego były partner, były współmałżonek, Filipińczyk lub Filipinka, bez tego annulmentu, bez tego unieważnienia, nie może wziąć rozwodu. Cała ta sytuacja z rozwodem z obcokrajowcem doprowadza do bardzo kuriozalnej sytuacji, ponieważ jeśli obcokrajowiec rozwodzi się z obywatelem Filipin, filipiński Urząd Stanu Cywilnego dokonuje adnotacji tylko wobec obcokrajowca, ponieważ w kraju, z którego pochodzi obcokrajowiec, rozwody są jak najbardziej legalne, więc Filipiny na podstawie umów międzynarodowych musi ten rozwód po prostu respektować. Taka farsa.
cała ta zabawa w plemienne małżeństwo jest jedną wielką ucieczką od odpowiedzialności, bezczeszczeniem majestatu małżeństwa i ciosem w policzek tym wszystkim, którzy chcą zalegalizować związek małżeński z obywatelem Filipin. Pytanie więc brzmi, czy Damian wraz z Aiko w jakiś sposób mogliby zalegalizować swoje plemienne małżeństwo? Nie, ponieważ ich małżeństwo zostało dokonane drogą na skróty, pomijając pewne niezbędne formalności, zanim została ustalona data i ślubu, powinno się to zrobić. Także w pierwszej kolejności Aiko powinna się udać do filipińskiego urzędu stanu cywilnego i poprosić o wydanie dokumentu o nazwie Seluma, Certificate of No Marriage. W tymże dokumencie jest napisane, że dana konkretna osoba nie figuruje w filipińskim spisie małżeństw, jak i również wskazana jest biologiczna płeć Aiko. Zwłaszcza polska strona zwraca na to uwagę. Następnie Damian powinien się z tym dokumentem udać do tłumacza przysięgłego. Kolejnym udogodnieniem jest to, iż na Filipinach jednym z języków urzędowych jest język angielski, także wszystkie dokumenty dostaniemy w języku angielskim i nie będzie jakiegoś większego problemu znaleźć tłumacza przysięgłego, który by dokument przełożył na język polski. Następnie Damian wraz z Selmomarem powinien udać się do najbliższej ambasady RP. Dużym udogodnieniem też jest to, że od jakiegoś czasu na Filipinach funkcjonuje ambasada RP. Jakiś czas temu najbliższa ambasada była w Malezji, także jest to spore udogodnienie. I w tejże ambasadzie Damian powinien poprosić o wydanie zaświadczenia potwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo. I tenże dokument jest wydawany również w języku angielskim. Tego ze sobą tutaj mam, wygląda w ten sposób. Na tym dokumencie widnieją dane mężczyzny, przyszłej żony. I ten dokument ważny jest około pół roku. Czyli masz mniej więcej pół roku na zawarcie małżeństwa gdziekolwiek za granicą. Następnie wraz z owym zaświadczeniem Damian powinien wrócić na Filipiny do najbliższego urzędu stanu cywilnego i złożyć wniosek o marriage license, by po prostu zadeklarować, gdzie i kiedy chciałby dokonać małżeństwa. I mogłoby być to plemienne małżeństwo, o ile są jakieś relacje między danym na przykład obrządkiem religijnym jakiegoś tam plemienia z filipińskim urzędem stanu cywilnego, ale z tego co ja słyszałem nie ma większego problemu i w ten sposób to małżeństwo mogłoby być jak najbardziej legalne. Aiko mogłaby w sposób legalny przyjąć Damiana nazwisko, mogłaby przylecieć do Polski w bardzo prosty sposób, uzyskać wizę Schengen, albo jeśli Damian chciałby się osiedlić z Aiko gdziekolwiek w Unii Europejskiej, nie ma większego problemu. Tyle, że trzeba po prostu dokonać pewnego wysiłku, by zrobić to w sposób legalny i z szacunkiem dla majestatu małżeństwa. To tyle z mojej strony. Trzymajcie się.